Cześć, witajcie, mamy wtorek. Zapraszam na klina. Na dzisiejszy dzień wrócimy sobie troszeczkę do niedzielnego filmu. Chodzi o trening bycia w tu i teraz. Chciałbym dać takie porównanie, które padło na grupie Bez Niewolenia na Facebooku. I na Discordzie, a wiem, że no, wielu widzów kanału tego no, nie jest ani na Face'ie, ani na Discordzie. A tam powiedziałem, dałem taki przykład, właśnie jak to wygląda czasami z tymi naszymi myślami. I pomyślałem, że może warto to puścić trochę w YouTube, żeby do większej ilości osób dotarło jednak. Więc ci, którzy yy, są na Discordzie i Facebooku, to już to słyszeli, ale może warto odświeżyć, kochani. Jest czas wakacyjny, większość z Was prawdopodobnie była na urlopie, tym czy innym, w ogóle kiedykolwiek w życiu, ja nie mówię, że teraz, tak? no bo wiadomo, wakacje w Polsce no to jest temat kosztowny, dość mówiąc delikatnie, no ale wyobraźcie sobie, albo przypomnijcie sobie, że spakowaliście kilka walizek jakiś ze sobą, pojechaliście na te wakacje, czy sami, czy z kimś, siadacie w hotelu z tymi torbami otoczeni, no i teraz pada hasło, chodź idziemy na miasto, zjemy sobie coś i zobaczymy, co tu mają, jakie zabytki. Czy samemu tak sobie myślisz? No to wstajesz, bierzesz te wszystkie tu o, torby, wiesz, tu ta jedna, druga, obładowany i wiesz, wychodzisz. I z tymi torbami wszędzie tłuczesz się, wiesz, do restauracji, obstawiony wszędzie stoliki, bo przewracane, bo wleczesz za sobą to wszystko, nie? czy y, idziesz na plaży i ciągniesz za sobą, wiesz, te cztery torby wielkie, jest ci cholernie ciężko, niewygodnie, no ale wleczesz, wiesz, dalej to, ludzie się ciebie pytają czy masz lody albo popcorn, ne? bo co ty tam ciągniesz, wiesz, hehe, y, wchodzisz gdzieś na jakąś wieżę na przykład jesteś nad morzem na tą latarnię morską, po schodach z tymi, wiesz, torbami się tłuczesz no byłoby to co najmniej kurde kretyńskie, tak ale Zobaczcie, jak często jest tak, że my swój bagaż życiowy związany z naszymi problemami, trudnościami, traumami, myślami wiecznie za sobą wleczemy. Czyli jest niedzielny obiad, poniedzieli, po obiedzie, na przykład nie wiem, włączacie sobie familiadę, idziecie na spacer, czy siadacie sobie z kawą, włączacie muzyczkę jakąś, wszystko jedno. I teraz ty nie siedzisz sobie, nie wypoczywasz, jak na urlopie, ale masz ten cały bagaż na bani, nie? Jutro do roboty, kurde, szef się wkurzy, tam coś niezrobione, nie rachunek do zapłacenia, i wiesz o co? I, i leci. I, I jedziesz na wakacje, spędzasz z kimś czas. Zobaczcie, jak często, niemal zawsze, my wleczemy ze sobą wszędzie ten bagaż. A co my możemy zrobić z tym bagażem? No, przede wszystkim nie wlec go ze sobą. Zostawić go w domu, zostawić go w hotelu, zostawić go w tym miejscu, w którym teraz jesteś, gdziekolwiek jesteś, nie ma znaczenia. Zostawiasz go przysłowiowo, tak? I wrócisz do niego, jak będzie potrzeba. Wiesz, jeżeli jedziesz fizycznie do hotelu i fizyczny bagaż ze swoimi manelami zostawiasz, no, to nie łazisz z tym w kółko, tak? Kiedy potrzebujesz, wracasz, wyciągasz ciuchy, szczoteczkę do zębów, nie wiem, wodę do picia, portfel, paszport, wszystko jedno. Potrzebujesz, sięgasz, wyciągasz z półki. I tak samo spróbujmy analogicznie potraktować nasze myśli. Jeżeli mamy problemy, najpierw przestajmy nazywać problemy problemami. Z tym trzeba skończyć raz na zawsze. Absolutnie. To słowo w ogóle powinno zostać wywalone ze słownika i powinien być, nie wiem, no, zakaz używania tego słowa pod groźbą odsiadki, problemy. Nie ma czegoś takiego. Są sprawy do rozwiązania, są wyzwania, bądź trudności, które należy w danej chwili zaakceptować. I w ten sposób potraktuj to wszystko też w swojej głowie. Jak ten bagaż? Jesteś teraz tu, jest niedzielny obiad, czy tam wtorkowy, czy jaki, siadasz, Skupiasz się na tym, co jest teraz. Dużo łatwiej wtedy będzie, jeżeli sobie wyobrazisz, kiedy złapiesz się na tym, a będziesz się łapał, bo medytacja, bycie w tu i teraz, to nie jest taki stan, gdzie nie myślimy. Ja miałem w swoim życiu epizod, gdzie nie myślałem, pijąc, i nie chcę do tego wrócić. Nie da się nie myśleć, o tym trzeba zapomnieć. Natomiast dużo łatwiej będzie nam skupiać się na tu i teraz, skupiać się na y, chwili obecnej, na oddechu, na medytacji, na modlitwie również. W sytuacji, kiedy odpuścimy ten bagaż, jeżeli zauważysz, że znowu zaczynasz odjeżdżać myślami swoimi w przeszłość lub w przyszłość, to wyobraź sobie, jak idziesz taki zmęczony, spocony, sterany z tymi walizami gdzieś po schodach, nie? No, ani nie rozwiążesz problemów, ani nie zrobisz porządku ze swoimi walizami, ani nie będziesz cieszył się chwilą obecną, czyli tym urlopem, wakacjami, tak? Po prostu. Bo na końcu też należy pamiętać o tym, że prędzej czy później wszyscy umrzemy, i te wszystkie nasze trudności i nie będzie. Więc dystansu do tego wszystkiego. I za każdym razem, kiedy zauważysz, <laughs> że zaczynasz odjeżdżać, wyobraź sobie tego styranego, styraną osobę na schodach z walizami obładowaną. Ne? No tak słabo chyba. Ja wam życzę dobrego dzionka. I do zobaczenia jutro w klinie. Cześć.